Tytuł kursu: Elementy projektowania środków reklamowych. Moduł: Etapy produkcji form i środków reklamowych. Temat: Reklama multimedialna. Technologia informatyczna wywiera ogromny wpływ na skuteczność przekazywania informacji. Nic więc dziwnego, że nowe media są tak chętnie wykorzystywane w obszarze reklamy. Sama reklama multimedialna narodziła się w latach 90. XX wieku. Najczęściej oparta jest na ekranach typu public display, które zarządzane są za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania. Zarządzanie tego typu reklamą odbywa się z jednego miejsca. Reklamy multimedialne występują także na wyświetlaczach centrów handlowych. Ich zaletami są: bezpośrednie dotarcie do grupy docelowej, zmniejszenie kosztów produkcji materiałów reklamowych, zmniejszenie kosztów dystrybucji materiałów reklamowych, szybkość umieszczenia reklam. Wyróżniamy różne rodzaje reklamy multimedialnej: banery internetowe, filmy reklamowe, prezentacje multimedialne. Baner internetowy jest jedną z najpopularniejszych na świecie form reklamy internetowej. Może być jednym ze sposobów promowania własnej firmy. Jest graficzną formą przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych. Często bywa odnośnikiem do strony promowanego produktu. Dobry baner internetowy musi być umiejętnie skierowany do klienta. Powinien przyciągać jego wzrok, ma zachęcać internautę do kliknięcia w celu odwiedzenia reklamowanej witryny. A co najważniejsze, baner powinien mieć określone wymiary. Za jednostkę miary przyjmuje się piksel. Wyróżnia się banery statyczne, gdzie jednolity tekst przedstawiony jest w niezmiennej formie przez cały czas jego wyświetlania. Dynamiczne, ruchome, w których treść się porusza, zmienia przekaz na inny, zmienia barwę, czcionkę itd. Prezentacje multimedialne odbierane są za pomocą kilku zmysłów, w tym wzroku, co ułatwia uczenie się. To w nich szczególnie ujawnia się indywidualizm przekazu informacji. Niewątpliwie podnoszą one atrakcyjność przekazu, szczególnie wtedy, kiedy wymaga on wizualizacji. Prezentacja nie jest przekazem ciągłym, lecz składa się z serii obrazów, które mogą być oglądane na monitorze komputera czy na dużym ekranie projektora multimedialnego. Podstawowym walorem prezentacji powinna być komunikatywność. Przeznaczeniem pokazu jest ciągłe odtwarzanie prezentacji zgodnie z zadanym chronometrażem w sposób ciągły w zamkniętej pętli. Powinien się on charakteryzować odpowiednią ilością obrazów, tabel, wykresów, schematów wzbogaconych dźwiękiem lub głosem narratora. Przykłady pełnego jego wykorzystania to targi, wystawy, pokazy, wszystkie sytuacje, gdy nie ma osoby omawiającej prezentację, a odbiorca posiada stosunkowo mało czasu, aby się z nią zapoznać. Pokazy to krótkie, dynamiczne prezentacje, liczące od kilku do kilkunastu slajdów. Najlepiej jest prezentować je na ekranie dużego monitora w wyeksponowanym miejscu lub za pomocą projektora wideo. Prezentacja omawiana przez prelegenta jest przykładem wsparcia wypowiedzi ustnej multimedialną formą i użytkownik sam steruje tempem prezentacji. Reklama w internecie na dzień dzisiejszy to najskuteczniejsza forma reklamy. Na pewno jedną z jej zalet jest to, że posiada wysoki zasięg, nieograniczony w żaden sposób barierami geograficznymi. Ponadto trafia do atrakcyjnej grupy odbiorców. Większość użytkowników jest w przedziale wiekowym 18-60 lat. Oraz ich dochody są pozytywną cechą, chociażby z racji tego, że posiadają komputer oraz internet. Jest to najbardziej konsumpcyjna grupa odbiorców. Obustronną zaletą reklam i zakupów w sieci jest fakt, że użytkownik internetu może zareagować na reklamę, zakupić produkt o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu i w bardzo szybki sposób. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.